Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany, Archolos. Moi drodzy, udało mi się przed chwilą dosłownie znaleźć, że mam w ekwipunku ciekawy amulet, który dodaje nam plus 5 do siły. To naprawdę bardzo dobry amulet. I tak, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj coś jeszcze takiego pokminić. Musimy wbić nowy poziom, żeby nauczyć się alchemii na wyższy wynik. Z Janikiem jeszcze chwilowo nie popłyniemy. Chociaż w sumie moglibyśmy. Ale jest... Nie wiem, czy będziemy mieli możliwość powrotu potem na wyspę Archolos w najbliższym czasie. Więc może chwilowo nie kombinujmy. Chciałabym zająć się innymi aktualnie rzeczami. To znaczy... Chciałabym... że tak powiem, przetestować, czy jesteśmy w stanie zrobić jakieś tam rzeczy, czy nie jesteśmy. Mówiąc wprost, mam na myśli na przykład spróbować zawalczyć z żaboludźmi i zobaczyć, czy zadajemy im jakieś obrażenia, jakie te obrażenia są, jak w ogóle z tymi stworzeniami się walczy. Z cieniostworami, jak wiemy, raczej będziemy mieli kłopoty, więc nie będziemy próbować. Jeszcze moglibyśmy spróbować również z wargiem. Gdzie by się tutaj udać? Na wybrzeże Topielców się wybierzemy. Tutaj w okolicy widziany był gdzieś mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym. Podobno przebywa gdzieś za jakimś wodospadem w tej okolicy, więc chciałabym też sprawdzić to, no bo te listy gończe też zostały nam teraz już tylko dwa do wykonania. Więc wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować coś tutaj pokmienić. Jest jeden wodospad, który przychodzi mi do głowy, natomiast no nie wiem, czy to jest to, o czym myślę. Ale chciałabym spróbować. Zanim wyruszymy, warto się przygotować do wyprawy. Chciałabym również spróbować zawalczyć jeszcze na arenie. Na arenie, dobrze mówię. Dobrze, tutaj się wracamy na początek gry. Niczego tutaj nie znajdziemy. Tak przynajmniej myślę. Wiecie co, może weźmiemy sobie kuszę. Będzie nam łatwiej nawigować. Wydaje mi się, że niczego tutaj już nie ma, jeżeli chodzi o przeciwników i o przedmioty do zebrania. No, może poza chrząszczami oczywiście. Chyba nie ma sensu na nich ekspić, no bez przesady, prawda? Dobrze. Szukamy jakiegoś wodospadu. Tutaj był jeden wodospad w okolicy. Właśnie idziemy w jego stronę tak naprawdę. I nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne wodospady. Tutaj mamy możliwość skorzystania z tego, aby spróbować zmierzyć się z żaboludźmi, ponieważ oni tutaj chodzą. Również moglibyśmy spróbować chyba tutaj z wargami powalczyć, przynajmniej z jednym, i zobaczyć, jak nam to idzie. Mi się wydaje, że to raczej będzie złudne zajęcie. To znaczy z takim wargiem to wydaje mi się, że raczej będziemy mieli jeszcze jakiś kłopot. Moglibyśmy w sumie tymczasowo zrezygnować z ochrony, żeby mieć lepszą broń, ale wydaje mi się, że ochrona jest lepsza akurat. Zaraz sobie też sprawdzimy tamte wodospady, ale te wargi, one gdzieś tu były, wyżej chyba. Tak. Jak najbardziej. No wydaje mi się, że wargi to jest na razie zbyt wysoki przeciwnik jak dla nas. Ale myślę, że warto spróbować. Żaboludzie nie powinni stanowić problemu, wydaje mi się. Ale też zobaczymy, jak to pójdzie. Jakiegoś pojedynczego warga bym bardzo poprosiła tutaj do siebie. Może weźmiemy takiego jakiegoś tutaj... od bocznej strony. O, proszę, niedźwiadek. No ten warg się już na mnie zdenerwował. Sprawdźmy. Dobra, widzę, że z takim wargiem nie ma tragedii. Nie chciałabym, żeby mnie hapsnął. Ale zobaczymy, ile expa. No. Widzę, że... No. Ała. Dobra, nie robią mi zbyt wiele już. Czyli na wargi moglibyśmy polować. 300 expa za takiego warga. To co? Może ja sobie wyklepię tutaj te wargi i spotkamy się, jak już to uczynię.
Ok, moi drodzy, udało mi się już pokonać wargi. Teraz spróbujemy... Widzę, że to jest czarny niedźwiedź. Nie wiem, jak nam pójdzie z takim bydlactwem, tak naprawdę. Jeszcze sprawdzimy na szybko, za pomocą telekinezy, czy te wargi czegoś pilnowały. Pilnowały goblinich jagód, które już mi gdzieś zniknęły z horyzontu. Przepraszam, gdzie moje goblinie jagody? Tutaj. No to zbierzmy je w takim razie. Jeszcze obalone drzewo możemy też tutaj ściąć. Świetnie. To co, myślę, że z tym czarnym niedźwiedziem możemy się spróbować, ale przydałoby się coś na pewno przed tym zjeść. Taki kociołek rybaka, na przykład ta ryba w occie z zębatym zielem jest po prostu cudowna. Dobra. Będę musiała troszeczkę sobie też pogotować, więc już za niedługo to zrobimy. Myślę, że niedźwiedzia sobie spróbujemy wyklepać razem. Nie wiem, jak silny będzie ten niedźwiedź, bo jednak jest czarny. Z tego co wiemy, wersja czarna w gotiku, ciemna, jest zawsze silniejsza. To jest rzecz, o której na pewno wszyscy wiedzą. Widzę, że pan niedźwiedź już mnie zwęszył. No. O kurna. No. Jest chyba większy, co nie? Ała, dobra, ma zasięg większy. Dobra, przytujemy się. Nie ma sensu się z nim bić, ma duży zasięg, jest większy od swojego przyjaciela. Powiedziałabym wręcz, że jest dosyć podobny do cieniostwora. A jak wiecie, z cieniostworami nie radzimy sobie najlepiej, więc taki czarny niedźwiedź niestety będzie musiał poczekać. Plusem jest to, że wiemy już, że w przypadku wargów możemy na spokojnie je atakować. Nic nam się nie będzie działo i że będziemy wyciągać je oczywiście pojedynczo i stosować taktykę taką jak na wilki. Czyli w momencie, gdy on do nas skacze, robimy kroczek w tył. I cztery ciosy najlepiej. Całe combo. Raz się nawet pokusiłam o 6 ciosów, ale wydaje mi się, że 4 są na pewno bezpieczniejsze. Dobrze, to co? Jeszcze spróbujemy z jaszczuro ludźmi, czyli w tym wypadku żabo ludźmi. Mówię jaszczuro ludzie, bo się przyzwyczaiłam do Gotika 2, natomiast tutaj mają nazwę żabo ludzie. Także spróbujemy z nimi zawalczyć. Miejmy nadzieję, że to się nam uda. Oni powinni sobie chodzić gdzieś tutaj. Dokładnie już widzę nawet jednego z nich. Mam tylko nadzieję, że on nie postanowi do mnie strzelać, bo część żabo ludzi jest taka, że atakują poprzez strzelanie do nas. No. Widzisz ty mnie? No właśnie, ten postanowił do mnie akurat strzelać. Okej, widzę, że nie są problematyczni. Szczególnie ten, który do mnie strzelał. Oni używają procy oraz małych kamyków. Jestem zdziwiona. Wydawało mi się, że tutaj ich chodziło więcej, a nie tylko jeden. Ale może mi się tylko wydawało? No, tutaj już żadnego nie widzę, więc chwilowo mieliśmy tylko jednego tutaj. No, zrobił mi sporo z tej procy, ale mam nadzieję, że w takiej walce wręcz, to będzie z nimi dużo prościej. Oni się, jak wiemy, będą zachowywać jak orkowie, jak jaszczuro ludzie. No cóż, nie są trudni. To jest na pewno plus. Pytanie, czy jest ich tutaj więcej, czy nie. A jeżeli tak, to jak bardzo wielu? O kurde. Tutaj jest ich sporo. W ogóle weszliśmy gdzieś, gdzie chyba nie powinniśmy wchodzić. Błagam tylko, żeby on nie strzelał z procy, bo jeżeli on będzie strzelał, to mamy przerąbane. A ile ja mam w kuszy w ogóle procent? 10. No to tak słabo bym powiedziała. Błagam, nie strzelaj do mnie. Dziękuję bardzo, że jesteś lepszy od swoich kumpli. O kurna, ale on ma... O Jezus! Ale on wali głupio, tak dziwnie jakoś. Tak oburęcznie. Z czego ty...
Maczuga żabo ludzi. Okej, okay, ale wiecie co, ja chyba wolę, żeby on jednak do mnie strzelał z tej procy. Kurde, oni mają jakieś takie... Kurde, to gorsze niż orkowie jest. W sensie, jeżeli chodzi o sterowanie, to to jest takie łopoże święty. Przerażające to jest. Pytanie, czy to jest jedyny żaboludź w okolicy? Czy jest... Dobra, jest ich dwóch jeszcze. Ten też ma maczugę, więc podejrzewam, że będzie tej maczugi chciał użyć na mnie. Jak to wygląda na mapie? Gdzie ja jestem w ogóle? Ale on mi chyba nie zrobił za dużo z tej maczugi. Okej, my jesteśmy pod wulkanem tak naprawdę. O Boże, przestraszyłam się, że już na mnie biegnie. No. Dobra, świetnie, używasz maczugi. Bardzo cię kocham za to. Ała, no, ale jakim prawem... O kurwa, ojej. No, ale dostałam. Jestem w stanie się obronić? Jestem. Oh, fuck my life. No, też się chyba umie bronić. Ojej. Oj, i to jak bardzo umie się bronić. Normalnie powinnam go móc trafiać. Ała. Dobra, widzę, że on ma... Tak jak przy orkach mamy. To był jego kryt, że mi tak zasadził. Dobra, spróbujmy się obronić. No. O kurde, dobra. Widzę, że chyba obrona zadziała lepiej w tym wypadku. Widzę, że jesteś lepszy od swojego kumpla. No muszę się pokusić. O kurde. Czy my zginęliśmy w tym samym czasie prawie? Ej, no ten był bardziej, jakby to powiedzieć, no taki... Mocniejszy, silniejszy, mądrzejszy. Chyba mogę tak to nazwać, nie? Dobra, wiecie co? Ja się wyleczę i spotkamy się, jak już ich wyklepę tutaj obu. Okej, okay, moi drodzy, udało mi się już pokonać wszystkich jaszczuro ludzi, którzy tutaj przebywali. Mamy tutaj, widzę, że złoże magicznej rudy. Spróbujmy wykopać. Mamy okruchy. No to świetnie w takim razie. Trochę zębatego ziela również tutaj jest. I również szczaw królewski, a tutaj nawet jakiś pierścionek. Z tego co widać, pierścień żywotności. No cóż, widzę, że nie było tutaj niczego raczej konkretnego. Chociaż nie powiem, szczaw królewski będzie dosyć przydatny. On się przyda nam oczywiście do mikstur stałych z siły, z tego co kojarzę. Bo raczej bez szczawu nie będziemy w stanie ważyć mikstur. Jeszcze sprawdzimy, czy... O proszę, tutaj jakiś kufer. Otwieramy, co? Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, 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 lewo. A w środku piorun kulisty oraz krąg trzeci, tom czwarty, wiedza magiczna. No to świetnie. Czyli obowiązkowe miejsce dla maga, żeby sobie tutaj przyjść i poszukać tego, co potrzeba. Ciekawe, czy tutaj coś leży gdzieś. Zjednoczyciel. Czy to jest jakaś księga? Na to wygląda. O proszę, jeszcze jakaś szkatułka z klejnotami. No, chyba się opłacało tutaj przyjść, co nie? Fajnie, bo liczyłam, że znajdziemy coś ciekawego. Tutaj jeszcze jakiś rdest polny pominęłam. Chyba. Chociaż no wiadomo, to już raczej nie jest aż tak przydatne. Czyli co? Zobaczmy tę książkę, bo to jest na pewno książka. Zjednoczeni, tak? To się tak nazywało. Gdzież to jest? Zjednoczyciel. Zachowało się tylko kilka fragmentów tej wiekowej księgi. O proszę, siła plus 1 i 50 doświadczenia. Wtedy nadeszła noc, mroczniejsza i dłuższa niż pozostałe. Morze wzburzyło się, wiosła ruszyły, nogi zagrały, a bębny wybiły miarową pieśń.
Z pogardą spojrzał wnet wódz północy na króla południa i rzucił mu wyzwanie, ale wojna wkrótce przeniosła się na uświęconą przez pana ziemię. Szczęk żelaza niósł się złowrogo po polach i lasach, wzgórzach i dolinach, a promesa pokoju tak szczodrą krwią okupiona została złamana. Dwaj przywódcy zatrzęśli posadami Archolos, wzywając jego duchy na świadków, aby te wsparły ich sprawę. Ale tylko wiatr odpowiedział na ich wezwanie. Krocząc ścieżką występku i błędu, obaj władcy toczyli krwawą wojnę, która zabierała jednakowo młodych i starych, biednych i bogatych. Wówczas zjednoczyciel wzniósł nieskalany krwią ostrze ku górze i przeciął okowy waśni skłóconych przywódców północy i południa, zwracając ich na ścieżkę prawa i porządku. Tak właśnie za sprawą rozjemcy wprowadził on równowagę i póki co dzierżył I póki go dzierżył, nikt nie śmiał kwestionować rozkazu jego. Wnet nawet zażarci wrogowie powstrzymali swych wojowników i pokornie oddawali się pod sąd tego, który dzierży moc pana. No dobrze, widzę, że jakaś ciekawa księga nam się trafiła tutaj. Liczyłam, że może jakiś krąg teleportacyjny tutaj znajdziemy, czy coś w tym stylu, chociaż no, niedaleko jest wybrzeże Topielców, więc w sumie nie dziwię się, że niczego takiego tutaj nie ma. Nie wiem, czy bieganie po tej okolicy z... Tak, o proszę, nie zabrałam z ciebie maczugi. Z tak małą ilością HP jest dobre, ale... O kuźwa. No mówiłam, że to nie jest nic dobrego, ale mi zaraz rozpierdzieli ten gościu. O kuźwa. Oła, nie wyleczyłam się. Jakbym wiedziała, to bym się wyleczyła. Ej, myślicie, że żaboludzie to są na przykład zamienieni jacyś strażnicy czy coś? Że nie wiem, jakaś klątwa ich po prostu złapała i to dlatego? Możliwe bardzo. Ała. No to już to chyba nie przeżyjemy tego. Oj, nie przeżyjemy tego, coś czuję. No. O kurde, przeżyłam to. I no normalnie niewiarygodne to jest. Dobra, muszę się wyleczyć, bo tamten mnie z tej procy dojedzie za chwilę. Może byśmy wzięli jakąś pełnię życia, czy coś w tym stylu, bo mam jedną, która przywraca chyba 100 punktów HP. Mam takie coś? Nie. Dobra, wypijemy. Niech będzie. Wypijemy i jeszcze dobijemy tego z procą. No, nie spodziewałam się jeszcze tutaj takiej zasadzki. No, trzeba przyznać, że naprawdę ciekawa historia, ciekawa książka i ciekawe miejsce. Zaraz pokonamy jeszcze tego żaboludzia i będziemy się kierować w stronę tego wodospadu, żeby sprawdzić, czy faktycznie nikogo ani niczego tam nie ma. Mam nadzieję, że jesteś tutaj sam. Oni nie są jacyś trudni. Ci z procami są w sumie prości od tych z bronią. A proce potem będzie można sprzedać. Mam nadzieję, że więcej niespodzianek nie napotkamy, wychodząc stąd. Jeżeli chodzi o wejście na wulkan, to podobno wulkan jest bardzo wysoki i można się tam dostać tylko za pomocą oczywiście kodów, czyli F8-ki, gdy włączymy sobie Marvina. No dobrze. Czyli co? Te tereny są obadane praktycznie w 100%. Został tutaj tylko niedźwiedź. My musimy sprawdzić teraz te wodospady. Wydaje mi się, że to będą te. Albo na niższym poziomie, albo na wyższym. Kręci się tutaj jeszcze parę żaboludzi. Chyba właśnie tutaj nad tym wodospadem. Więc fajnie by było się ich pozbyć. W sumie jak my stoimy z następnym poziomem? Jak to wygląda? No, całkiem nieźle, trzeba przyznać. O kurna, gościu do mnie strzela. Czy ja się już raz z tamtym typem przypadkiem nie biłam? To nie jest chyba ten gościu, którego ja szukam do listu gończego. Chociaż w sumie kto wie. Witam cię serdecznie. W sumie tam miało być, że był przy wodospadach. Ła, kurna! Mokry śmieciu. No ej! Ja pierdzielę, no. Jak ja mam go pokonać, jak on z łuku strzela? I przyuważył mnie z dupska w ogóle gdzieś. Tam było, że przy wodospadach jakiś gościu podobny właśnie do pirata, ale żeby to był ten. No może i to jest on faktycznie? Może to możliwe? Może nie?
Kurde, no. Zabiłabym typa, bo mnie denerwuje. Ale zanim ja do niego dobiegnę, to dostanę już w ciry. Nie wiem, gdzie ja się zapisałam. Nie jest dobrze. Chyba zostawimy go jednak w spokoju, bo mnie naprawdę wkurza. Wolałabym, żeby broń wyjął. Taką normalną, białą broń. A nie jakieś dziadostwo. Dobrze. Tak się zastanawiam. Sporo jeszcze jest miejsc, gdzie były wargi, gdzie byli właśnie jaszczuroludzie, czyli ci żaboludzie. Jest jeszcze też parę miejsc, gdzie były szkielety. Jest to miejsce jedne z tym kręgiem teleportacyjnym. O, tutaj się widzę, że zapisałam. Dobra. Wiecie co? To zróbmy tak. Ja postaram się jakoś tego typa pokonać i spotkamy się, jak już to zrobimy. Okej, moi drodzy, już jestem. Udało mi się typa zabić. Jak widzicie, musiałam go zamrozić. Miał przy sobie tylko 15 strzał. To jest naprawdę niewiele. Natomiast udało się go nareszcie pokonać. Normalnie myślałam, że już mi się w ogóle to nie uda. Dobrze. To tak. Co byśmy mogli jeszcze teraz zrobić? Został nam jeszcze ten taki dziwny kretoszczur. I wydaje mi się, że można by było coś spróbować z nim zrobić. Ej, ty. Panie przewoźniku, gdzie ty możesz mnie zabrać? Do stoczni, do portu, do bursztynowego wybrzeża, do Ustronia, żeglarza i do farmy Bermara. To jest pomiędzy winnicą a... To jest pomiędzy winnicą Valerio a miastem, więc chyba najlepiej by było do portu w takim razie stąd. Port, ależ oczy... Niech będzie, że do portu. Dobra. To co? Może od razu odbierzemy nagrodę też. I wydaje mi się, że co? Że będziemy mogli udać się faktycznie poszukać tego grubego kretoszczura, bo to jest chyba ostatni list gończy, który mamy do zrobienia. Więc byłoby miło. Ale w sumie jak już tutaj jestem, to moglibyśmy też dzielnicę pięści spróbować zrobić. Z tym, że musimy się wtedy przespać do nocy. Jak spokojnie. A nawet do północy. Ale w sumie to chyba żaden problem. Wejdziemy do jakiejkolwiek chaty i się, wiadomo, prześpimy. No, oczywiście, niestety będziemy musieli tego wszystkiego słuchać. Do północy. Spróbujemy wykonać to zadanie właśnie dzielnica pięści. Już spadam, już. Już sobie idę. Rozsądnie. Dobra, dobra. Ten magazyn, w ogóle ja nigdy nie mogę do niego trafić, a okazuje się, że to jest bardzo proste. On jest gdzieś tutaj po prostu. Nie wiem, czy gdzieś tu? Kurde, oglądam u takiego jednego gościa właśnie kroniki i on zawsze tutaj... Oczywiście mówię o odcinkach, wiecie, jakichś tam poprzednich, co nie? Pierwszych. I on zawsze tutaj trafia bez problemów, a ja zawsze mam te problemy. Nasi przeciwnicy już na nas tutaj oczywiście czekają. W takim razie tak, bo to jest walka na pięści, więc zajmujemy sobie bronię. I tak, i ważne by było, żebyśmy mieli wszystko do siły założone. Ewentualnie przed obuchami. Odporność plus 5. I co? I może jakiś pasek. Tym razem nie ten, ale może ten, który nam da plus 5 do siły, albo ten skórzany. On ma ochronę przed tymi właśnie obuchami. No i co? I może byśmy spróbowali coś tutaj pokminić. Muszę przepisy posprzedawać. No dobra. To co? Zrobimy F5 i próbujemy. Nie wiem, jak nam to wyjdzie, ale byłoby fajnie, gdyby nam to wyszło. Jakoś tam. Jeszcze chciałabym jedną rzecz tylko przetestować. Jedyneczka. Okej. Okay.
Dobra, nie umiem, widzę, bić podwójnie. Zacznijmy od tego grubego. Znowu ty? O kurde. Ja mu coś w ogóle zrobiłam? Dobra. Weźmiemy go. Tutaj trzeba napierdzielać. Musimy go przyspamić trochę. No, nie wiem, czy to wygramy. No. Byłoby dobrze. Jesteśmy blisko bardzo. Pięknie, udało się. Uch. Nieźle, całkiem nieźle. Nie spodziewałam się, że aż tak dobrze ci pójdzie. Oj, kobieto. To twoja nagroda. Masz tu też coś dodatkowego na zachętę. Dzięki wielkie. Dostałam pasek do siły. Ale zajebioza. To co, od razu go chyba założymy. I teraz, z tego co mi się wydaje, możemy lepszą broń założyć. Jak najbardziej, ale zajebiście. Dobra. To co, przydałoby się chyba wyleczyć i spróbować kolejną walkę zainicjować. Tutaj widzę, że możemy się ładnie wyleczyć. Takimi ostrygami. Jeszcze bułeczki słodkie. No, ewidentnie po tej szarpaninie. Co to jest? Będę musiała się naprawdę solidnie wyleczyć, trzeba przyznać. Dobra, robimy F5 i spróbujemy zawalczyć z kolejnym przeciwnikiem. Ciekawe, czy na pięści, czy na broń jednoręczną. Zobaczymy. No, trzeba spróbować. Dawaj, gro, zapisuj się, bo nie ma czasu. Mogę zawalczyć na arenie? Masz szczęście. Mhm. Dzisiaj będziemy walczyć na pięści. Okej. Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawanych wojowników na mojej arenie. Na tę walkę czeka od dłuższego czasu wielu stałych bywalców. Chcę, abyś zmierzył się z jednym z wilczych synów. Ostrzegam cię, facet jest twardy jak skała, a uderza jeszcze mocniej. Stawka wynosi 500 sztuk złota. O kurde. Dobra. Chętnie spróbuję swoich sił. Powodzenia. Okej, możemy wygrać w takim razie tysiaka. Gościu wygląda interesująco. No wydaje się, że faktycznie trochę dopakowany. Dobra, czyli zaraz sobie zdejmiemy jeszcze broń. Ciekawi mnie, co będzie główną nagrodą. Dobra. Wszystko jest gotowe, więc teraz pora tylko się z nim zmierzyć. Fajnie by było to zadanie zakończyć. Wkurza mnie tylko, że wisi nam to zadanie Miodowe Lata. No ale nie zakończymy go na razie. Pojawia się Znika, Dzielnica Pięści, Miodowe Lata i ten Krew Myśliwego moglibyśmy w sumie spróbować zrobić. Cześć. O kurwa. Ale on bije mocno. Ważne by mu nie dać za dużo uderzyć. No. Dawaj. Dawaj, Marvin! Skopa go! O Jezus! Ale on mi zaraz przypie... O kurwa, no. Bez sensu. Dobra, cofamy się. Jesteśmy w stanie to wygrać, nie powiem, że nie. No. Dawaj. Dawaj, Marvin. O kurde. No. Pięknie, udało się! Ej, ty. Nie chciałam zagadać tego gówniarza, ale oni i tak nic przy sobie nie mają. Z twoimi umiejętnościami z pewnością daleko zajdziesz. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś sobie. Wróć do mnie za jakiś czas. Muszę znaleźć kogoś, kto będzie w stanie ci dorównać. Okej. No to ciekawie. Mogę. Tego wieczoru potrzeba trochę więcej. W końcu udało mi się znaleźć kogoś odpowiedniego. To góra mięsa i metalu. I przybyła tutaj prosto z samego Nordmaru. Jeśli uda ci się go pokonać, to już sama nie wiem, kto będzie w stanie cię powstrzymać. A uważaj, facet jest trochę nieobliczalny. Stawka wynosi 1000 sztuk złota. To jak? Wchodzisz w to? No.
Chętnie spróbuję swój. Powodzenia. Dobra, tylko najpierw to ja się muszę wyleczyć, bo... Wyleczyć, broń wyjąć. Czy ja naprawdę będę z gardem się bić? Wcale typowi nie pomagałam ostatnio. Dobra, ten kociołek rybaka całkiem dużo przywraca zdrowia. Ty, jakiś miałam taki wypasiony szaszłyk. No, po tych walkach to ja będę musiała ewidentnie, wiecie, sobie uzupełnić trochę zapasy żywności. Mamy tego trochę w ekwipunku, więc raczej bezproblemowo. Myślę, że poza odcinkiem sobie porobię jedzenie. No, widzę, że z gardem. No, nie spodziewałam się, że będę z nim walczyć. To nie wiem teraz, czy lepsza ochrona, czy siła. No chyba siła, nie? Lepsza broń jest zawsze lepsza. Pewnie gościu ma mistrza w broni jednoręcznej. O kurde! Zabił mnie! Ej, widzieliście to? Zabił mnie! A to ja nie wiedziałam, że walczymy na śmierć i życie tutaj. O kurde! No, przerąbane. Ale widać, że całkiem prosto się go pokonuje. Widzieliście, jak kryt mi wszedł, to było naprawdę dobrze. Czyli co? Bez kryta też mu sporo robię. Z krytem, no to w sumie dwa kryty i gość jest porobiony, nie? Ale on mi zasadził jednym ciosem i jeszcze mnie dobił. No dobra, próbujemy. Tamtych pokonałam na low HP. No wiadomo, tutaj nie może mnie uderzyć, natomiast no... Będzie chyba dobrze. Chyba, że spróbujemy lewo-prawo go bić, nie? Już sobie wreszcie ustawiłam bicie lewo-prawo, już wiem jak bić lewo-prawo. Niewiarygodne normalnie. O kurde, no. Dawaj gro, wczytuj się, bo nie mamy czasu. Czemu to wczytywanie musi tak długo trwać? Ja rozumiem, cały świat się wczytuje, bla bla bla. Ale to musi tyle trwać? Chyba musi. Dobra, może jakaś taktyka na gościa? No nie wiem. Nie chcę stracić 1000 sztuk złota. Zresztą, co ciekawe, no, to było na śmierć i życie. To było, nie powiem, dosyć dziwne. Nie, nie chowaj broni, idioto! Kurwa mać! Ja nie chciałam broni schować, chciałam lewo-prawo! Kurwa, no. No, to było fajnie. Mam nadzieję, że ja go nie zabiję. Ja nie wiem, dlaczego on mnie zabił. I to nie jest chyba Gerd. Czy tam Gard. Wygląda inaczej niż on. Czyli co, drugi Nordmarczyk by tu był jakiś? No to wygląda. Dobra, wiecie co, spotkamy się, jak chłopa po prostu pobije. Okej, moi drodzy, nie trwało to długo. Już mi się to udało. To niesamowite, dopiero co przyszedłeś tutaj do mnie i ledwo poradziłeś sobie w walce na pięści, a teraz? A teraz nawet Nordmarczyka kładziesz na deski. Ta walka przyniosła mi małą fortunę. Mam tu dla ciebie coś specjalnego. Oto twoja nagroda. Okej, okay, jak życie? Jak życie? Interes kręci się jak nigdy. Nie bój się, chłopcze, nie zapominam o tobie. Wkrótce nasze życia będą wyglądać zupełnie inaczej. Okej. Okay. Dostałam od niej... O kurwa. Co to jest za kosa? 13 siły mi do tego braku. No dobra. Zwracam honor. Zajebiście. Nie myślałam, że dostanę coś takiego. Dobra. Wiecie co? Jestem za tym, żebym teraz sobie postanowiła trochę pogotować i spotkamy się, jak sobie ugotuję jakieś nowe potrawki i postaramy się wykonać to zadanie krew myśliwego z tym cieniostworem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Nie wiem, czy pokonamy cieniostwora, ale na pewno będzie to fajne. Okej, moi drodzy, udało mi się co nieco już sobie ugotować. To co, wydaje mi się, że w takim razie będziemy teraz kierować się oczywiście w stronę tego zadania z Nelsonem. Zadanie się nazywa oczywiście Krew Myśliwego. Widzę, że mam też 20 punktów nauki, więc możemy od razu skoczyć do Ramchy. Nauczyć się...
nauczyć się alchemii. Tylko myślę, którędy będzie teraz najbliżej. Chyba tędy, jak pójdziemy, to będzie lepiej. Możemy się wtedy nauczyć alchemii na drugi poziom. Nie wiem, co nam to daje. Podejrzewam, że raczej za jej sprawą jeszcze nie będziemy w stanie wytwarzać mikstur stałych. Kolejny poziom alchemii, czyli mistrzowski, będzie nas kosztował niestety 30 punktów nauki i dużo więcej chyba złota. No ale warto. Alchemia jest podobno must have w tej grze, więc no musimy się tego nauczyć, czy nam się to podoba, czy nie. I tak teraz jesteśmy całkiem dobrze przygotowani. Mamy dobrą zbroję, mamy całkiem dobrą broń. Jest naprawdę i tak całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o złoto, to też raczej na brak złota nie możemy narzekać. Więc no warto teraz rozwijać inne umiejętności. Kowalstwa i tak teraz nie wezmę sobie na wyższy poziom, nie zrobię. Bo chyba nie może mnie jeszcze nauczyć nikt tego. A nawet jeżeli może, to chwilowo nam to jest niepotrzebne. To Ramha uczy na górze, nie Fatga. Tutaj są schody na górę? Nie, tak, tu jest kuchnia i schody. W sumie tutaj mogłam przyjść sobie też coś, nie, coś popichcić. Cześć Ramha. To co, mam nadzieję, że nauczysz mnie alchemii i zobaczymy, co będę w stanie wytwarzać w momencie, gdy mnie już tego nauczysz. Jakie konkretnie umiejętności. I będziemy za niedługo też ten odcinek kończyć. Będzie dzisiaj trochę dłuższy. Uczymy się. Naucz mnie lepszych technik alchemicznych. Dobra, żeby się szybko z tym uporać. Kiedy przyrządzasz miksturę, nie kombinuj. Postępuj zgodnie z recepturą i w całości skup się na wykonywanym zadaniu. Dbaj też o swoje wyposażenie. Nic tak nie zniechęca do alchemii, jak odkrycie przy samym stole, że zapomniałeś o menzurce. Bez sympatii do tej sztuki nie stworzysz dobrego specyfiku. Co najwyżej przeciętny. Mhm. Widzę, że ty nawet mnie nie możesz nauczyć teraz więcej. Spróbujmy użyć stołu alchemicznego. Mikstury trwałe. Nie mogę robić trwałych mikstur. Chyba, że musimy mieć przepisy na nie. Na to wygląda, że chyba tak. Czyli widzę, że to wszystko nie będzie takie proste. Kto by tutaj mógłby mi sprzedać jakieś przepisy? Może Herschling będzie coś miał. Chodźmy się przejść do niego. On jest oczywiście w okolicy placu targowego. No, musimy to sprawdzić. Muszę mieć pewność co do tego. Ode mnie tego nie dostał. No, zobaczymy, co powie na ten temat i w ogóle. Wydaje mi się, że właśnie muszę kupić receptury alchemiczne i je przeczytać przede wszystkim. Zresztą, tutaj mamy dwie receptury, których ja wcześniej nie mogłam czytać. Teraz chyba mogę. No, one były tutaj niżej, no właśnie. Na pierwszy poziom, mikstura oddychania pod wodą. Rozumiem. I mikstura swobodnego spadania. Rozumiem. Okej, okay, to jest całkiem ciekawe. Czyli co? Zajrzyjmy do Herschlinga. Miejmy nadzieję, że on będzie miał jakieś schematy, ale coś czuję, że eliksiry stałe na siłę to jeszcze... Oj, trzeba będzie mistrza mieć. Nie wiem, kto mnie nauczy. Myślałam, że może Ramha, ale z tego co widzę, ona nie jest chętna do tego. Nie wiem, kto uczy mistrza. Może właśnie Herschling? Kto wie w sumie. Tylko ciekawe, czy on nas nauczy, kiedy nie jesteśmy jego czeladnikiem. No, znając życie tak, ale z drugiej strony, no nie wiadomo. Zobaczymy za chwilę, przekonamy się. Nie wiem, czy to zadanie z Nelsonem jeszcze dzisiaj wykonamy. Raczej nie. Jak widzicie, dzisiaj takie trochę przygotowania, takie trochę rzeczy pobocznego typu i tak dalej. No ale myślę, że warto spróbować takie rzeczy porobić i uporać się z tym wszystkim. Herschling jest chyba na górze. Coś czuję. Nie wiem, czy mogę z nim handlować. Wydaje mi się, że mogę. Cześć. Jak najbardziej. Czy rośliny są już dojrzałe? Chłopcze cię... Dobra. Co masz? Wybierz sobie. Czy ty masz jakieś przepisy? Ma przepisy. Eliksir wzmocnienia życia, wzmocnienia ducha, wzmocnienia siły na drugi poziom. Ale to jest tymczasowa. Zręczności. Odnowy many, odnowy życia.
Ej, no nie. A może... Wiecie co, kupię sobie ten przepis. Potrawka szybkości. A niech będzie. No czyli widzę, że chuja, no nie nauczymy się tego na razie. To niedobrze. Czyli wygląda na to, że stałe są od trzeciego poziomu. Tak jak mówię, pytanie, kto nas tego nauczy. Rozumiem. To się może przydać. Rozumiem. To też się może przydać. No dobrze. Moment, bo on na pewno nie mógł mnie uczyć, co nie? Nie było takiej opcji. No nie, nie było. No dobra, no to... Cóż. Będziemy musieli się obejść chwilowo bez mikstur stałych. Dobrze. To co, może jeszcze spróbujemy z tym Nelsonem wyruszyć? Dodatkowo przypominamy, że wszyscy skazańcy z wyrokami dłuższymi... I teraz tak, którędy? ...mogą liczyć na skrócenie wyroku i odbycie go pracując jako kopacz. Do wieży sygnałowej to ja nie wiem, którędy ja dotrę. W ten sposób wszyscy, którzy... Chyba będziemy musieli tak, skorzystać z gońca Araxos. Ktoś wyciągnął kosę, nie podoba mi się to. A, wiem. Jeszcze mamy nagrody przecież do odebrania za przestępcę. Tylko, że to u Oktawa. Dobra, to wiecie co? Może to jeszcze poczeka. Hej. Zabierz mnie do... I pójdziemy do... Wyski Silbach, bo chyba jest najbliżej. Mhm. Dobra. I się przebiegniemy tam, na piechotę. Do Ridy też możemy zajrzeć. Ona podobno może mieć dla nas jeszcze jedno zadanie jakieś dodatkowe. A i tak w sumie zmierzamy w tę stronę. Tam jeszcze parę tych bestii zostało w lesie. Ciekawi mnie, jak ze szkieletami sobie radzimy na przykład w sumie, bo też tego jeszcze nie sprawdzałam. No, trzeba przyznać, że jest dosyć trudno. Wiecie co, może jeszcze zajrzymy do Lokfara. Tak w ogóle. O, proszę. Pogrzeb? Floro, twoja wędrówka dobiegła końca. Niech bogowie otworzą przed tobą bramy swego królestwa. A miłościwy Adanos, niech obdarzy opieką twego strudzonego ojca, dopóki nie dołączy do ciebie wiecznej szczęśliwości. Mhm. Chwila. Dość prosta kradzież w ogóle. Pohandlujmy. Co ty masz? O, proszę. Coś ciekawego również. On ma parę tych przepisów, ale no... O, gulasz grzybiarza. Nie znam tego? No dobra. No i to tyle z tego, co widzę. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Okej, Ezekiel. W porządku. No to co, wychodzimy w stronę wieży sygnałowej. Myślałam, że już dzisiaj sobie popłyniemy, wiecie sami gdzie. No, w sumie nie wiemy gdzie, ale z Janikiem. No, ale jednak wydaje mi się, że jednak warto było tutaj jeszcze pochodzić, pobiegać, coś porobić. Dzielnica pięści jest zakończona. Tak naprawdę z pobocznych ta krew myśliwego nam tylko teraz została. No, a do wieży sygnałowej nie jest wcale daleko. Tam też w sumie zostawiłam niedźwiedzia na górze. Kim ty jesteś? A to Nelson! Okej, a ja bym poleciała tam na górę z tobą. To ciekawe, na którego cieniu stwora idziemy. Tutaj jest w lesie nieopodal jeden. Ale czy to ten? Nie wiem. No to co, porozmawiajmy z nim i może spróbujemy to zadanie jeszcze dzisiaj zrobić. Nelson? Gotowy A ty? Tak, prowadź. Niech Adanos... Dobra, idziemy. Gdzie biegniesz na tego cieniostwora? Chyba biegniemy tak, jak myślałam. Albo i nie. No tu jest niedźwiedź u góry na pewno.
biegniesz na górę? Tak, to na niedźwiedzia się jeszcze wbijemy na pewno. Tutaj właśnie jednego zostawiłam. Chociaż widzę, że on jest taki... Dobra, pobijemy się z nim, żeby mieć go z głowy. Chodź do mnie. Ojejku. Przecież ten niedźwiedź już nie ma ze mną żadnych szans teraz. Aż mi się przykro zrobiło. Takim koksem żeśmy się zrobili. Gdzie tutaj był jakiś cieniostwór? Gdzie ty mnie ciągniesz? Stary. Ja sobie nie przypominam, żeby tutaj jakiś cieniostwór był w okolicy. No ale może nie pamiętam, albo się po prostu zrespił. Myślałam, że pobiegniemy w stronę winnicy Rity bardziej, bo tam był jeden. A tymczasem biegniemy jakąś inną drogą. Ach, tu jest jakiś cieniostwór. A no tak, zresztą też tutaj był przecież. No, teraz mamy lepszą broń, mamy trochę więcej siły. Nie, mam nadzieję, że ubijemy tego cieniostwora i to szybko. O cholera! Jest tam! Widzisz? Widzę. Spory jest. Zmywamy się! Nie chcę tu umierać! Nie możemy się teraz wycofać. Stój tutaj i osłaniaj mnie. Spróbuję go zaskoczyć. Dobrze. Ufam ci. Ale stary, ja sobie chyba nie ufam. O mój Boże, co ja robię, nie? O kuźwa. Okej. Ała, ale jesteś brzydal. No. O kurwa. O Jezus. O matko, co ja zrobiłam? Ojej. W sumie jakby on strzelał, to byłoby dobrze, byśmy go na dwa baty wzięli, nie? Ej, a gdyby tak czarów użyć, na przykład jakiejś lodowej tej strzały, bryły lodu, czy coś w tym stylu? Co wy na to? W sumie czemu nie? O Jezu, co ja robię? Właśnie się rzuciłam na cieniostwora, a mnie ma na dwa strzały. No przynajmniej nie na jeden, to mnie pociesza. Całkiem niezłe obrażenia mu robię. Chyba kryt wszedł za pierwszym razem. Dobra, no to chyba się spotkamy, jak go wyklepę, co? Myślę, że nie ma sensu tutaj marnować czasu. Okej, moi drodzy, udało się. Udało się! Nie wiem, jak ci dziękować. Bez ciebie nie miałbym szans. Daj spokój, taka była umowa. Bardziej zasłużyłeś na ten róg. Proszę, dotrzymam słowa. Oto twoja nagroda. Dzięki i powodzenia. To była niezła walka. Okej, dzięki, stary. Mamy z niego oczywiście mięso, pazury, skórę, róg oraz kły. Zadanie się wykonało, moi drodzy, a to oznacza, że zostało nam już teraz nic, tylko ruszać w zadanie główne nasze. Oczywiście na miód musimy jeszcze poczekać, także pożegnam się tutaj z wami. Jeżeli pytacie, jak go załatwiłam, to tak, rzuciłam bryłę lodu. Trochę go właśnie udało mi się sklepać, prawie całkowicie. No a później jeszcze rzucił się na Nelsona, bo ten zaczął do niego strzelać, no i udało się go wyklepać. Dobrze, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, a już w kolejnym udamy się razem z Janikiem, łodzią, cholera wie gdzie, spotkamy się już na miejscu. I co? Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się i cześć!